Dzień dobry. Dobry wieczór. Jaki dobry wieczór? Jeszcze światło się pali. Ale też pada. No to co? Panie Janusz święci. Święci. No. Cześć, cześć Wojciechu. No, cześć. Czy oddałeś 50 zł? Tak. Nie. Oddałem. Oddałeś, tak? Dzisiaj... O! Zdrajca! Zdrajca, 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 zdrajca. Nie oddał 50 zł, tak? Zdrajca! Ty jesteś zdrajca. Ale to dzisiaj. Dzisiaj mu dałeś, tak? Tak. No i bardzo dobrze. Czyli oddał. Jest rozliczone za widok? Nie. No i co? A co jeszcze nie? To jeszcze nie? Parapetówę jeszcze może trzeba zrobić. Co? Parapetówę zrobić może. A co? Ja chaty nie kupiłem. Co? Nie kupiłeś chaty? Jeszcze nie. No, ale już niedługo może kupisz. I co tam byłeś w zarządzie mienia? W zarządzie mienia byłem. Mają wykosić? Mają wykosić. Protokół zużyłem. To u ciebie też niech wykoszą od razu. Ja będę kosić, to i u mnie wykoszą. No to, a co łaski nie robią? No. No. I jeszcze co? Niech zabiorą to siano. A ja? No. Do krów. Do krów albo... Koni. Konie też jedzą trawę. Co? Konie też trawę jedzą. Jedzą. Kto jeszcze trawę je? Owce. Knury też. O. A co? A barany też. Barany jedzą? A co? A świniaki nie jedzą trawy? Jedzą. Nie. U nas na wsi kosili koniczynę. Co? U nas na wsi kosili pokrzywę. A pokrzywę tak. A koniczynę też. U was koniczyny nie było. A u nas koniczyny nie. No. A u nas... dla krów, dla koni. A tam dla świń dawali też, pamiętam, na wiosce. Nie. A no to... To chude świnie były. Nie. Tłuste. Tłuste? Tak. Trawy nie dawali i konu świny. Gdzie jeszcze jeździłeś? Wszędzie było. Czepenie, zatankowałem się. O! To. Widzisz? A ty mówisz, że nie tankuję. To ja kupiłem samochód, kurde. To nie chociaż tankuje on, nie? No właśnie. A ja będę kupował samochód i będę tankował? Gdzie no. Jeszcze byłem? A za ile, zatankował? Ile litrów wlałeś? 20 zł. To ile to? 4 litry? 5. Nawet. Gdzie 5? No paliwo 6 zł prawie. 5 litrów. 5 litrów? Tak. No to 5 litrów po 5. No nie przepraszam, nie na 20, na 30. No, no to 5 litrów, no. 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 No 30 zł. Bo 5 razy 6 to ile? 30. A 6 razy 5? Ile? Jak? No 5 razy 6, 30. A no. 6 razy 5? 6 razy 5? 36. Ile? 36. O, właśnie. 36. No. No. O, i się rozpadało. Ciekawe, długo będzie padać? No nie wiem. No to ty wiesz właśnie. To dla ciebie przyjechałem zapytać, ty wszystko wiesz. Truskawki by dorosły. Truskawki i grzyby. Och, no tak. No, czerwone te. Muchomory? Muchomory. O kurczę. Trujące. Trujące, trujące. Co jeszcze ciekawego? A nic takie. Jakie plany na dziś? Zaraz przyjdzie o 16 walka będzie. Kto znowu przyjdzie? Nieznany. No to wczoraj nie było go. A? Ja wchodziłem, nie było. Przyjdzie, kurwa. Hapnę go, kurwa. Pierdolę go z bani, kurwa. Tylko z liścia, kurwa, chapnę, kurwa, i będę kopał, kurwa, szmasiarza. I do Choboka. O. A w środę będzie ten, za tydzień, przyjedzie. Ten, co... Czyścioch. Czyścioch to wywiozą i da ci spokój. Tak? No właśnie. Nie Czyścioch, ale Koma. Koma, no. Teraz Koma jeździ. Kiedyś... U ciebie też Koma? Koma, wszędzie teraz Koma jeździ. A oni Zełku są. Co? Zełku oni są. Tak. No. No. To co oni tu robią? Zełku przyjeżdżają po śmieci? Nie, one tu mają bazę. Aha, tylko całe biuro tam, tak? Tam całe biuro. A tu oddział. Tu oddział. Tu oddział, no ja rozumiem, no. Tam biuro i oddział. Tam cała centrala, a tu oddział. A co, do ciebie dzwonił w nieznanej i że przyjedzie o 16, tak? No. Na walkę? W deszczu, w błocie? W czym będzie walka? Nie wiem. Wojtek, pomożesz Krzyśkowi? W walce? On już się położył, sam. Kto?
Fikołkę dał. Kto dał fikołkę? No bo ślisko, to mógł dać, widzisz jak ślisko. Deszcz pada. Deszcz pada, trawa mokra. O, o 24 się... O, siknie się. Co? O! Co tu jest? No, 4 się... A 6? Do Straży Miejskiej jadę, na rozmowę. Do 6, tak? Tak. Na rozmowę? A w piecu nie można palić. Co? W związku z czym? Z paleniem w piecu? Na razie. Piec stoi. No to co, to nie możesz pieca używać? No daj spokój. No nie mogę. A tam nie możesz. Powiedzieli, że nie. A to, że powiedzieli, napisali tak? Dalej jest napisane, że u mnie na przedszkole nie jest napisane. Ale na swoim bez kartki napisali. No, niech na prąd dają. O właśnie, na prąd niech dadzą. Dobrze Wojtek mówi. Na prąd niech dadzą. Właśnie. Ile rachunek? 300 ile u ciebie? Właśnie. Dałem. Jadę 6 na rozmowę. Żeby zapłacili za te straty. A ja? No tak no. Co to łaskę robią? No nie robią. Pieczy nie można palić? Prądy będę ogrzewać się. A prąd kosztuje. A prąd kosztuje. Niech na jeden czynsz dadzą chociaż. Niech płacę za prąd. Tak, to weź rachunek od razu dla ich. Tak, napiszę pismo i zdam do komendanta. I weź rachunek do opłacenia. I zrobię ksero. No tak, koniecznie. I podłączę. I pieczątkę postaw na piśmie i ty Wojtek też, że to jest od was dwóch. Tak? Tak. Żądanie. No, no tak, i ty. No. A ja tu nie mieszkam, to ja nie, co? Nie, ale jako świadek. Oj, jaki ty jako świadek. A ja, ale, ale mnie nie było znam. Przecież. Co? Ale mnie nie było przecież. Przepraszam bardzo, ja cię nie znam. Ja pierwszy raz cię na oczy widzę. Popatrz mi w oczy. O kur... fałszywe oczy. O, tak. Nie, ale bez kitu, no. A ty masz niemieckie czy jakie oczy? Jakie? Oczy, kolor, jakie oczy masz? A chuj go wie, to zobacz jakie ja mam. Jakie? Zielone, takie jak ja. Zielone? A ty masz zielone? Pokaż. No, zielone. A ty Wojtek, jakie masz oczy? Pokaż, pokaż oko. Niebieskie. No, niebieskie królewskie. Niebieskie królewskie. A zielone? No, popierdolone. Popierdolone! Wojtek to jak coś powie, to kurwa, to powie. No, to jest Wojtek. To my mamy popierdolone. No to mamy, no. No. Jesteście kurwa. Ja. O, jesteśmy popierdoleni. Popierdoleni jesteśmy. Właśnie. No. A Wojtek to król. No. Król życia. Jest taki program, Królowe Życia. No. No. To królowa, no, a nie król. No to teraz zrobią może król życia. No, jak zagrać w filmie, to będzie król życia. Deszcz pada, deszcz pada, deszcz pada. Ludzie się cieszą. Jak grzyby będą. O, niedługo właśnie. Zabędę Rafała. A co ty z tym Rafałem znowu? Kurde, kiedy... Nie nosi, kurwa, z tym... Ja przyjdę, to ty od razu dzwoń do Rafała, Masz telefon, to dzwoń. A nie odzywaj się na moim. No. No to ci na moją odzywą. No to SMS-a napisz mu. A ja nie umiem SMS-a pisać. To może on w pracy może jest. Ale zaraz. Praca. Co? Jebać się jego pracę. Aj, tam nie obrażaj, Wojtek. Po co to obrażać ludzi? On ciebie nie obraża, no. Jutro. Nie odda mi chorą nogę. Co twoją ma? Chorą nogę odda. Urodzinową. Ale on mówił, że przecież uratka ona jest. Nie, on odebrał, wziął cały kurwa te doładowania i nie oddał. Ale naprawił? Naprawił. No to jak może podłączył do ładowania, to może dzisiaj przywiezie, no. To zadzwoń. No to zadzwonię zaraz, no zadzwonię. No. A kto będzie na hulajnodze jeździł? Gdzie ty Wojtek będziesz tu hulajnogą jeździł? Na rynek. Na rynek? Tak. Po co? Na rynek się kiedyś jeździło po spirytus. A ja będę woził złom. Złom będziesz woził hulajnogą? No, pierdolę ten złom, kurwa. Jeszcze wydzwaniał wczoraj nieznany, Krzysiek?
A, co rusz. I dzisiaj też? A. A zmieniłeś numer? Co? Numer zmieniłeś? Nie da się rady się zmienić numeru. A dlaczego się nie da? Co? A dlaczego się nie da? Trzeba nowy telefon kupić, mówiła. Żeby nowy telefon kupić? Jak jutro dostanę pieniądze, to już pojadę na Malmeda. Może tak... Nie kupuj tego w komisie. Kurwa, mi się podoba. Ale będziesz musiał simloka tego zdjąć. No po co ci płacić, kurde. Podoba się. Byłeś w Oszołom? A gdzie kupić? No w Oszołom mówiłem ci, żebyś pojechał do Oszołom. A gdzie to Oszołom? No na Hetmańskiej tam. Przy Liroju. I tam bez simloka? Bez simloka, tak. I nowy kupisz sobie, nówkę. Mówiła Taniuszu. Lepiej. Tak? Może pan przejść dla jakiegoś dzieciaka, tylko bez karty, bez baterii. Żeby nikt nie widział pan chciał. No to nie, no. A za ile byś go sprzedał? Ile byś za niego chciał? Co? Ile byś chciał za ten telefon? Za ten? No. A ile dasz? A ja nie chcę, tylko może ktoś będzie chętny kupić. Ja nie jestem. O Wojtek, kupo, będziesz miał 3. Ja nie jestem, pierdolę, kurde, telefony. Stówę ktoś da? Nie zabiera. Za stówę? Tak. To chyba z numerami telefonów do nieznanego. No nie, właśnie. Ja numery telefonu, wiesz, przyniosę do tamtego nowego. Ja wiem. Ja baterię zabiorę. No i kartę. No i kartę zabiorę. I nie będzie tu numeru, wiesz? To dzisiaj jeździłeś po mieście, nie mogłeś zajechać. Jak założy on swoją baterię, taką samą, i założy kartę swoją, to już nie ma numerów moich. Bo już czysta karta jest. No tak, no. A jeszcze zajdę do punktu, nie? Specjalnie kupię kurwa kartę za 5 zł. Założę i wyciszczę kurwę. Wszystko wyciszczę. W telefonie, tak? Tak. No to on będzie bezużyteczny, ten telefon. To nikt tobie nie da stówy. No? Stówy nikt nie da. Tanie nie puszczę, bo to jeszcze... Bo to jest czyj telefon? Czyj? Matki. O. To o, matki o, telefon? Kurde. A to nie ten, co ja tobie... Nie. To nie ten? A nie. Gdzie tamten? Nie. Co do szpitala tobie kupiłem, to nie ten? Nie. To matki telefon? Tak. A tamten... A ty sprzedajesz? To... Tamten o, leży. No to matki telefon chcesz sprzedać? Ja znalazłem. O, to zdrajca. Ja. Ale to pamiątka po matce, no to jak możesz sprzedać? To pamiątka po matce. No to będziesz sprzedawał to? Co? To chcesz sprzedać? Połóż do zimnego pokoju, niech leży. Niech leży. No. Kartę przełożę do tamtego, co kupię. I... Jedź ale... do Oszołu, przecież Oszołu czynny jest długo dzisiaj Oszołu. Co masz? Jedź do Oszołu i oni ci tam od razu kartę włożą. No. A co ty masz do roboty? Zjedz obiad, jadłeś już? Jadłem. A co ty jadłeś na obiad? Te placzki. A tu byłeś w Zodiaku, tak? No. O, widzisz? Sam zjadł. Ja przywiozłem trochę. Placzki? Babunie? I co jeszcze? Kapustka. Dwa kotlety. I to ty wszystko zjadłeś tyle? To zobacz, jak wygląda. No dobrze. To jest typ człowieka owalnego. Owalny człowiek, tak? Tak. No. Nie gruby, tylko owalny. Ty jesteś chudy jak kto? Owalny. Nie, on jest... Jak szczypior. Jak szczypior, o. Kiedyś mówił już o tym. Nie, on szczupły. Szczupły jak szczypior. No. No, a ty owalny. I ty owalny. No ja owalny. No. No. Ale ty bardziej. Ty bardziej. A ty ważyłeś się u Radka, to ile ty ważysz? Nie wiem. 130. Ważyłeś się, tak? No. 130? Ja? No. Nie wiem, nie pamiętam. No. No kurwa, ile kawałek. No to akurat odrobi. Na święta, na ten, na spęd. No takie się tłukło kiedyś, nie? Do 130. Ale co? No świniaczki przed świętami. Jaka waga musi być, żeby już tak wiesz? Jaka? No, 120-130. Tak? Czy u was większe tłukli? U nas? Po 300 kilo może u was. Od 120 do 130. No to widzisz, to znam się? Znam się. No. Widzisz Wojtek? Zobacz, ta skóra, czy to nie skóra jest? Która? O ta? Skóra.
Skóra? Skóra, ale z czego? Skóra. A to nie skóra? Skóra, skóra. Taka, no, fajna nawet. Kupiłeś? Nie, dostałem. Dostałeś? Przywieźli. O, widzisz. Widzowie, tak? Tak? Z Warszawy. No, to super, no. Dla mnie nikt nic nie przywiezie. Ale koło rzadziaku mało młodego nie piznąłem. A co, zaczepiał ciebie? Co? Zaczepiał? Nie, zdjęcie chciał robić. I goniłeś go? Ło, kurwa, za klapy, kurwa, jak chodziłem, kurwa, to wyrwał się jeden sekundzie z rąki. I kurwa, poszedł? Patrz, Wojtek, bo Krzysiek ma żyłkę. Powiedział, że cię spęta w nocy. Co? Mówię, że spętasz go w nocy tą żyłką. Kogo? Wojtka, za nogi. No, kazał mi żyłkę przywieźć, a sam naprawił kibel, widzisz? A widziałeś, jak zawiesiłem ładnie numerek? Jak to się nazywa, ten klosz? Numerek domu. No, ale ten, no, te białe, jak to się nazywa? Plafoniera. Plafoniera. Widziałeś to? Jak równiutko zawiesiłem? No, już nie widziałem. A, no to... może jeszcze wisi, może nie pobili. Jeszcze nie. Jeszcze nie pobili chyba. Nie ma szkieł. O, chyba będzie spanie. Czy nie? Co? Będzie spanie chyba teraz. Nie. Nie? Nie będzie spanie się. A gdzie? Co? A co będziesz robił? Co? Poleżysz trochę, tak? Bo nie poleżę, stanę. Może w piecu rozpalę. Też mówiłeś, że nie wolno palić. A chuj, nie, ja tam nie będę zważać na ich. No a co, jak zimno, to trzeba palić. Kurwa, czy ja będę... Masz? No toż tak. O, nie znany. Pokaż. Halo, halo. No miałeś być. Czekam. A to ja? Nie, nie pierwszy raz rozmawiasz. Już nie raz twój głosik słyszany. Przepraszam bardzo, kapitanie Janie. Jest nagrany twój głosik. No, ile flaszek walnąłeś? A ja zero. Bo widzę, że jak marmyczysz. Jak marmytun. A ja siedzę na wercelce. Przesiutki jak baranek. Kto? Ty? Właśnie najebany jak swel. Dobrze powiedziałeś sam na siebie. Nie, ty najebany jak swel. No właśnie. Ja najebany jak swel. Wiesz, jak? No mów. A ty najebany jak bub. A ty jak pizda. Nie. Halo. No. Ja nie major. Bo mamy wysokie. Poleciało. No. Z dupy gówno. Twojej. Tak. Tak. Patrz, żeby ja nie napisał pisma. Wiesz, człowieku, już dane listy twoje, prawie wszystkie. Policja się zajmie tymi listami. Twój numerek jest podany. Wszystko i wtedy będzie wiadomo. Od A do Z. Uda się. Jest nagrane głos twój i wszystko. A po głosie dochodzi się od nitki do kłębka się dochodzi. Tak. Wiesz co, po głosie to prędzej się dochodzi jak co. Wiesz? Tak. Weźmy się, znajdzie się. Ja wiem, gdzie pracujesz, ja jutro podjadę, zrobię zdjęcie, nagram filmik, jak ty sprzątasz, ty nie będziesz nawet wiedzieć, jak ja ciebie nagrywam. Wiesz? Bo ja mam taką kamerę tajną, że ty nie będziesz wiedzieć. Ja podejdę
do ciebie będę trzymać nie dużą kamerkę, ale małą. Widzisz, albo w długopisie. W kieszeni wsadzę i będę nagrywała. Tak? Tak? A nagra twoją postać. No? I ty nie będziesz się spodziewać nawet. W którym kieszeni ja trzymam, wiesz, tą kamerę. I będziesz widoczny i praktykujący, wiesz? Słucham? Gdzie? Przychodzi? Nie, nie będę bać się. A zobaczysz. A ja byłem się na terapii. Zobaczysz. Byłeś na terapii. Na, byłem w opiece. Na krzesełku, wiesz? I co mówili? Co? Pokazywać. I będę ciebie nagrywać, wiesz? Mogę pokazać. Ale co pokazywać? Nie. Że ja chodzą na terapię. A, pokazałeś. Nie. Pytanie to w sądzie. Nie, oni to sądownie. Ale pytanie to w sądzie. Nie muszę pokazywać, że ja chodzę. Zadaje się pytanie. Nie muszę sądzie. Się tłumaczyć, że jak co ja robię. Albo oni dla mnie nic nie robią. Wiesz o tym? Przyklinam ich. Co? I już. Ty zarabiasz sam. A utrzymujesz się, tak? Wygląda. Mam pieniądze. Zaraz, trzymaj się. Co robię? Co będę chciał. Normalnie robię, normalnie żyję, a nie takiego czegoś, co oni kurwa, nie wiadomo co oni kurwa wymyślają, kurwa śmiecie jebane. Niech pilnują kurwa tych kurwa dziadów kurwa. To nie żądali, żebyś pokazał, czy chodzisz, tak? Tak. I nie pokazałeś? Nie. I powiedziałeś do widzenia i poszedłeś? Tak. Krótko. Krótko i na temat, Wojtek, się nie pier... Zadzwoń do Rafała. Już, Krzyśku, będę dzwonił. Za chwileczkę. Za dwie minutki. Mogę? Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Jaki kulturalny jesteś. Nie? O, nie, nie, nie zna... Nie zna... Jaki? A dostał 50 zł, co temu kultura u niego. Nie, nie dostałem. No. Dostałeś. Patrz, bo tu nie. Się patrzy na ciebie. A kto? Pan Jezus, Matka Boska i papież. A ty oszukujesz. Kogo? Ciebie? Wojtka i mnie. Że nie dostałeś. Bo nie dostałem. Nie? Nie. O. Precz z komuną. O, właśnie, precz z komuną. Deszcz pada? Putin siedzi, kurwa, w bunkrze. Deszcz mu na głowę nie pada. Mi też nie pada. A ja nie jestem Putinem. Ale dzisiaj energii nie ma słonecznej. Słońca nie ma. Bo deszcz jest. Jesień. Jesień. Do zimy idzie. Putin siedzi w tunelu. W jakim tunelu? W tunelu. Do bunkrotowu się. Paczek się nażar. Dwa kotlety. Kapusty. Co ty jeszcze jadłeś? Kapustę, flaki, dwa kotlety, ziemniaki. Babkę. Babkę. A surówkę też? No i... A kapusta to nie surówka. A, ale byś dobre sranie teraz miał. No. Ale kapusta dobra, ja lubię surówkę kapustę. Ja też. A ile wziąłeś, wiadro? Dwa. Dwa wiadra? No i dobra, to tyle. Dobra. Odpoczywaj, Krzyśku. Po takim obiedzie to należy się odpoczynek ciężki. Po letkiemu. A potem będzie po ciężkiemu. Na kibelku, tak? I znów będziesz głodny. I znów trzeba zjeść. Takie życie, nie? Tak jest. Miłego snu. Dobranoc. Zaśpiewaj mi kołysankę. Dobranoc. Cicho, będzie ci śpiewał kołysankę, Wojtek. Śpi, człowieku, śpi, kochany, śpi, dobranoc ci życzy, major. Śpi, 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 i się ubudź i bądź zawsze uśmiechnięty, zadowolony. Śpi, 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 kochany, cholera jasna. Jakie to wy kochanie? A ty nie jesteś kochany, a jesteś moim przyjacielem, a nie jesteś moim wrogiem. Dziękuję. Także dobranoc, Krzyśku. Odpoczywaj. W pokoju. Amen.